Witam serdecznie. Kandy z tej strony i zapraszam na kolejny unboxing. W którym to dzisiaj był zły dzień dla kurierów, ale mam nadzieję, że zawartość jest cała. Jak widzicie po naklejce, kolejna giera dotarła do wuja i będziemy sobie w nią pewnie kiedyś tam grać. A jaka gra? Już zaraz wam powiem. Jest to bardzo stara gra, ale jest kozacka i jeszcze dodatkowo trafiła się w dobrej cenie. Więc. Stwierdziłem, że fajnie by było się w nią zaopatrzyć, także już przechodzimy do odpakowania. Tak, pudełko tutaj już jest widoczne w środku, więc z tego, co wyglądało na pierwszy rzut oka, wyglądało na to, że jest całe. I taką też mam nadzieję, że tak właśnie będzie. I już szybkie cięcie. Coś wypadło. Pewnie paragon. Prawdopodobnie tak. Dokładnie, paragon I co mamy w pudełku? Mamy standardowo wizytówkę Ale planszówki.pl, polecam Dobry sklep, dobre ceny Standardowo papier w środku I zawartość się już wyłania Co mamy w środku? W środku mamy yy, dla kumpla Pakiet kart do Hero Realms, złodzieja, bohatera Ale jest akurat dla kumpla Yy, koszuleczki, jedna paczka i druga paczka Gdyż garcianka ma sobie 100 chyba tam 60 kilka kart oraz cel pudełko Męczkin przy Państwa. Jest to mega stara gra, bo ma już 20 lat ponad, ponad. Jak widać na opakowaniu najlepsza gra roku 2001. Wtedy w tamtych czasach mniej więcej pierwszy raz w nią grałem. No, może ciut później. Jest to karcianka o dość nietypowym klimacie. O nietypowym humorze. Nie wszystkim może on podejść. Ale ogólnie rzecz biorąc, gra jest kozak. Teraz, żeby nie uszkodzić pudełka. Da mi się jakieś tutaj nacięcie zrobić. Tak, chyba się udało. Ok. Folia schodzi, jest ok, co to? Czy to kawałek z pudełka, czy coś w folii było w środku, nie wiem, ale w każdym razie nie wyglądało to jak folia. No i dobra no, no, no. jest. Tyry. Tak tam mniej więcej wygląda. Szybka, skrócona instrukcja: wyważ drzwi pokonaj potwora, zgarnij skarb, wygraj, zdobywając dziesiąty poziom. No i co mamy w pudełku? Karty są przede wszystkim bardzo fajnie zilustrowane. Pierwsze co się nam tutaj pojawia to instrukcja, która jest taka, no trochę stron ma. Dokładnie. 11. Wszystko jest tu opisane. Statystyki postaci, fajny krasnolud. To jest taki RPG, jak to yy, jak to nazywają, bez całej otoczki rpg owej typu tworzenie postaci, typu jakaś tam historia i tak dalej. Tylko po prostu wchodzimy i niszczymy. No i trzy paczki kart zafoliowane. Plus kostka. Kostka to w sumie nie pamiętam do czego. Czy tylko po to, żeby zadecydować, kto będzie pierwszym graczem. Bo nie przypominam sobie przynajmniej, żeby tam się rzucało kostkami. No i tak jak wspominałem, trzy stosy kart z dwoma rewersami. Talia skarbów. Która mam akurat dwóch tutaj? Pewnie są pomieszane, że, że jest Italia Skarbów, Italia pewnie Potworów. No i drzwi, które będziemy wyważać, żeby <laughs> spotkać Potwory. No i są bardzo, jak już wspominałem, ciekawe ilustracje. Kanciarz, taka trochę Krusajderka, krzyżowiec, jaja precz. Chiński mur w proszku. Czyli otwieramy drzwi, widzimy cegły. Ogólnie bardzo fajna, bardzo nietypowa rozgrywka, ale dająca dużo zabawy. I jak ktoś yy, mówił, że eurobiznes jest grą, która niszczy wszelkie przyjaźnie, tak chyba ta osoba nigdy nie gra w manczkina. No, tyle ode mnie. Czeka mnie koszulkowanie, jak już wspominałem, trochę tych kart jest. Eee, a koszuleczki, oczywiście też tutaj dwie paczki zamówiłem specjalnie, bo to nietypowy rozmiar. 56 na 87. Mini American od slojki. Sorry, standard American. Mini American były w Kunach, chyba, a Mini European w Katanie. No i tak to mniej więcej wygląda. Tyle. Przy okazji bardzo fajną cenę wyłapałem, bo ogólnie munchkin na ten moment chodzi w granicach 90-100 zł. Udało się kupić za około 7 dyszek, więc dodatkowy plus. Tyle w tym materiale. Na mnie czeka koszulkowanie, jak już wspomniałem, i rozgrywka. Mam nadzieję, że bardzo zacna w zacnym gronie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.